Za potęgę magii! Nieważne. Sześć punktów akcji. 5 punktów akcji. 3 punkty akcji. Serio? Aj, aj, aj. Nic nie zrobiłem. Rzuć... Poczekaj. Uważaj na posąg wody. Nie traf wodny posąg tym deszczem. Dobry pomysł. Czekaj. To mogło się źle skończyć. Twoim widzom by się najpewniej to podobało, ale to mogło się źle skończyć. To mogło się źle skończyć. Dobra, nie trafię. Nie udało się. Ała. Co? Co to było za zaklęcie? Nie wiem, dziwne. Straszne. Niemiłe. Niegrzeczne. No Leno. One-liner. Ja nie muszę używać one-linerów. Teraz chybisz 3 razy z rzędu. Nie. Zobaczysz. Nie. Ewentualnie zostaw go mi. Złożę go w ofierze Posejdonowi Królowi Mórz. Chybisz. Nie będzie ofiarą dla Posejdona Króla Mórz. Nowy poziom. Mogę wziąć sobie talent Odur. Jaki? Odur. Odur? Żeby śmierdzieć. W imię Lorda Posejdona! Wiesz, to w sumie nie ten kolor. Znaczy, nie ten żywioł! Za potęgę magii! Chwała Materacu! Co? Chwała Materacu! Chwała Materacu, niech będzie. Niewłaściwy cel. On nie jest żywioł. Ale mogę go wyssać. To smacznego. Nie, raczej nie będę mu ssać. Nie chcesz ssać? To nie jest fajne. Perwersyjny żart Leny. Część trzecia. Powrót Jedi. A tak przy sposobności. Było szybkie. Let's go inside and have some fun. I hope we haven't freed a terror. That would be an awful error. These may have been but lesser demons we fought, but demons they were. What, I wonder, did they protect? Co za Jahan, no, my tu tak gadamy ładnym wierszem, a ten się wyłamał, no. Co za Jahan. Och, Jahan. Spooky! Spooky, scary skeletons. Idź przodem, kobiety przodem. Tutaj jest coś, co można pomacać. Co? Co można pomacać? To można pomacać. I don't have the right tool for mining. Można wydobywać. I tu ktoś coś gada. Tak. Dzień dobry. Mój kochany wylegarze, obejmij mnie, o rany. Jakieś zbreźności się tu dzieją. I on sobie poszedł. Biedna Bele... co? Belegaretta. Poduszki. On chce mi robić dziwne rzeczy. Przepiękna dziewczyno, najjaśniejsza z gwiazd. Belegrettą musisz wnet się stać. Zostań ze mną w moim gniazdku miłości, a żałość w twym sercu nigdy nie zagości. Kim właściwie jesteś? Wszak jam jest Belegar, słynny czarodziej. Opowiedz o mnie przygodny przechodzień. Od formu magicznych i zajęć tajemnych, aż roi się w mym umyśle pojemnym. Przemawiam tworze, wspaniale rymuję. Światem się bawię, a życiem inspiruję.
Czyli Belegaretta to jest jak gdyby taka jego, cóż, konkubina? Mówiąc bardzo łagodnie. Ma już dwie. Z jakiego powodu dopatrujesz się w tej grocie swojego grobu? Najciekawsze zostawiamy na koniec, co? Przygnął mnie tutaj wybryk młodzieńczy. Demony okiełznać, czyn iście szaleńczy. Lecz wówczas chciałem tylko jeden cel osiągnąć. Maxosa uwagę na siebie w końcu ściągnąć. O. Demony przyzwałem kwartet diabelski. Niestety zbyt wielka była ich siła. Wkrótce upadłem, śmierci już bliski. Maxosie! Osoba ma cicho kwiliła. Ocalił mi skórę ten sztuk mistrz magiczny. Skutek okazał się jednak tragiczny. Wtrącił mnie tutaj za mą brawurę, każąc w ten sposób mą niecną naturę. Tylko śmiałek, którym mym czynom rzuci wyzwanie, wziąć się może za moje wybawienie. O, zepsuł rym. No. Demony przyzwane celi mej strzegły, lecz w końcu przybył bohater przebiegły. Dzięki ci zatem za otwarcie wrót, a teraz wybacz. Świat wzywa znów. O, mamże się stać Belegarettą? Tak, Belegarettą, niewiastą, która dostąpi zaszczytu oparcia głową o pierś. Ile wcześniej nie padnie zachwytu? Kontynuuj. Tobie ślubuję dozgonne oddanie. Ciebie otulę najlepszym jedwabiem. Tobie ofiaruję wynalazki wszelkie. Tyś jest obiektem mej miłości wielkiej. No, nie wiem. Pokaż ty się. Nie, nie mogę zobaczyć, jak ty wyglądasz. Ale chyba nie. Krystyno, co sądzisz? Mam lepsze rzeczy do roboty. Chociaż. To może być interesujące. Nie ma mowy. Mam lepsze rzeczy do roboty. Kim jest ten cały Maxos? Twierdzisz, że nie znasz ojca wszystkich magów? Wiernego kompana zielonych ogniem gadów? Spoczemu dowódcy dał uprzejmie wynikatowy, niezwykły plecak odrzutowy. O hej. Wiem, do czego to nawiązanie. ja też wiem. Ciekawe, czy coś sugerują. W tajemnicy jeszcze ci stracę, że darował mu również niepodzielną władzę. Nie chcę czynić ci złośliwości, lecz czas nadrobić zaległości. Takie, zagraj w Divinity Dragon Commander, tak. Spiesz się więc do sklepu, by przekonać na własne oczy, że Dragon Commander pozytywnie cię zaskoczy. Dobra, to właśnie przestało być subtelne. No. Fajne rzeczy do ciebie mówi. Jakie na przykład? Znikaj, chłoptasiu, nie będziesz kochasiu, wdzięków dam podziwiać i panien mi podrywać. A może będę. Nie wiem, czy chcesz. My love, my own, my w sumie... Takie fajne są. Lena Croft. Tak, możemy zabrać sobie jedną. Jaką maskotkę? No. People is. Ci w tej imię ma. O matko. A właśnie o tym mówiłem. Aha. No ale to ktoś ten demon to już jest prawie martwy. Baran jeden umarł. O, patrz. Ładnie. O kurna. Ładnie. Pającek. Porucznik? A w Evelyn, no dobić już ją. Nie dobiję. Może ty nie? Też.
Aha. Serio? Serio? Mam jeden punkt akcji za mało, żeby ją dobić. No matko. Oczywiście wiem, miksurę. No. Mhm. Powodzenia. No cóż. Dobranoc. Pamiętaj one-liner. Może być dobranoc. Dobranoc, moja słodka. No dawaj, możesz strzelać więcej, wierzę w ciebie. Dobranoc, płynanoc. Jej! Nie zjedzę się w ogóle na kusza. Legendarna. Coś dla mnie. Co możesz mi powiedzieć o nocy, której cię zamordowano? Jak mogłem zapomnieć o swym ostatnim dniu w postaci pełni odczuwającego całkowicie naturalnego człowieka? Wspomnienie każdego szczegółu wciąż jest żywe. Już była prawie północ, a moje serce napełniło się żalem i przerażeniem jednocześnie, gdyż wiedziałem, że nakryję swą żonę, Esmeraldę, w trakcie jednej z jej schadzek z cięciem ferolu. Dostałem cynk od zaufanego informatora, że ta para odbywała romantyczną schadzkę w jednym z pokoi gospody Leno, chciałbym trochę tego lutu. Więc z łomoszącym sercem zakarłem się pod drzwi i podsłuchiwałem. Oddam ci to, spokojnie. Słyszałem odgłosy na mądrości i spokoju uległem emocjom. Otworzyłem drzwi, gotów na spotkanie z niewierną żoną. Jednak to, co zobaczyłem, przypieczętował mój los. Nie znalazłem ani Esmeraldy, ani księcia, a tylko białą wiedźmą uwięzioną w objęciach nieznanego kochanka. Nasze spojrzenia się spotkały, a jej oczy zapłonęły gniewem. Białą wiedźmę? Biała wiedźma. W mgnieniu oka wystrzeliła promień magii źródła, który przeszył me żyły. Te oczy, te dzikie oczy, to jedyne wspomnienie, jakie pozostało mi po tamtej nocy. Pomijając te wszystkie wspomnienia, kiedy szedłeś gotowo z wody, żeby nagryć kochanków. Mhm. I takie tam, ale to jedyne wspomnienie, jakie ci pozostało, niech ci będzie. Mhm. Kto cię zamordował? Jestem ciekaw. Biała wiedźma, ten demon. Wystarczył dać mi nasz lans w drugi jej nadgarstka, by ma duszę leciała ze śmiertelnej powłoki. A co w tym wszystkim miała wspólnego Evelyn? Stała nade mną triumfująca, gdy wyszarpywała mą duszę ze światów i opychała ją do tego gnijącego ciała. Do diabła. Co ona mi zrobiła? Wyglądała na przywódczynię tej sekty. Właściwie to wszystko, co wiem. Słyszałem tylko ich szept o krwawym kamieniu i straconych. Nic mi to jednak nie mówi. A czego miałoby cię wskrzesić? Tego nie wiem. Co wiesz o swoim morderstwie? Już to mówiliśmy. Zakończ rozmowę. A ja, łowcy źródła, wrócę do swojego grobu w Cecil, gdzie spocznę w pokoju. Tam mnie szukajcie, gdybyście chcieli ze mną porozmawiać. Przyjmijcie też ten amulet. Evelyn zawiesiła mi go na szyi podczas tego strasznego rytuału. Może ma magiczne właściwości, które wykorzystacie. Martwica mózgu. Czy kusza jest interesująca? Czekaj, nie. Nie zidentyfikowałam legendarnej, inną zidentyfikowałam, bo była jeszcze. Wysłałam ci ją, bo nie, ja nie daję rady. Jestem za słaba. Nieźle. Jeśli tylko będę mogła jej używać. To ma większe obrażenia niż mój trójząb. Jeśli tylko będę mogła jej używać. Jaką masz zwinność? 10. Gratuluję, właśnie stała się głównym DPS-em drużyny. Jej, tak! Fajnie. Jezus. Nieważne. Masz radości w górę, szura w ziemię. Dobrze. Dobrze, wreszcie coś dla mnie. Wysłałam ci jakiś hełm. Nie wiem, czy ci się przyda. Nie. Wrzucę go na ziemię. No, o. Jaki... Nie fochaj się. Taki fochaj. Jakiś prezent.
No dupy ten prezent. Rozwściekłości w gniotę szczura w ziemię. Jeśli go znajdę. Nie. Nie. Przestań uciekać. Szczurze. Nie rób mu krzywdy, Ksarmy, nie. Wiesz, co mam dla ciebie? Słucham. Ciężką złotą łyżeczkę. Jest ładna i możesz ją sprzedać. Łyżeczka. Trzymaj. Wow. Gadamy z Jahanem. Możemy. Jaki on miał głos? Jest. No, jaki on miał głos? My tu zdychamy, nikt nie wie, o co chodzi. Chyba, że oglądają to po naszej serii, która jeszcze nie istnieje, ale być może kiedyś będzie istnieć.